Cześć, witajcie. Myślę, że każdy z Was ma swoje sprzęty, w których jest zakochany od samego początku. Ja taką miłość znalazłem w monitorze, który stoi za mną. Jest to pierwszy monitor QD OLED, jaki kiedykolwiek miałem okazję testować i widzieć też na żywo, ale dlaczego on wywarł na mnie tak pozytywne wrażenie? Oglądajcie do samego końca, a dowiecie się na pewno wszystkiego na jego temat. Więc zapraszam Was dzisiaj na recenzję monitora od Philips. Jest to nowa seria Evnia, a model wyświetla Wam się tutaj. Philips Evnia 34M2C8600 to moja pierwsza matryca QD OLED, jaką miałem okazję testować i już na samym początku mogę śmiało stwierdzić, że po pierwszym odpaleniu monitor mnie oczarował. Jak podaje producent, mamy tutaj do czynienia z matrycą w rozmiarze 34 cali, w proporcjach 21:9, rozdzielczością 3440x1440 oraz odświeżaniu 175 Hz i krzywiźnie 1800R. Należy jednak zaznaczyć, że takie odświeżanie osiągniemy tylko na DisplayPorcie, ponieważ na HDMI jesteśmy limitowani do 100 Hz. I tutaj się zatrzymajmy na sekundkę. Z racji, że jasność tego monitora jest często powiedziana jako 1000 kandeli na metr kwadratowy, to trzeba by tutaj to dość mocno sprostować, dlatego że natywna jasność monitora w SDR-ze to jest około 250 kandeli na metr kwadratowy. Natomiast jeżeli chodzi o HDR, to jasne, może ona być nawet 400 kandeli na metr kwadratowy, ale tylko w obszarze 30% samej matrycy. Jeżeli mówimy o 1000 kandeli na metr kwadratowy, to jasne, też da się tutaj to uzyskać, ale tylko na 3% obszaru matrycy, więc ta jasność na poziomie 1000 nitów jest tu w pewnym stopniu prawidłowa, ale realnie cała jasność matrycy na 100% to jest 250 kandeli, więc taką wartość bym tutaj przyjął jako tą wzorcową. Przejdźmy zatem jeszcze do omówienia portów wejść-wyjść. Producent wyposażył swój produkt w dwa porty HDMI 2.0, jeden port DisplayPort 1.4, wyjście audio, jedna sztuka USB 3.2 Gen 1 z funkcją ładowania, trzy sztuki USB 3.2 Gen 1, jedna sztuka USB B, jedna sztuka USB C oraz wejście zasilania. Na tyle znajdziemy również podświetlenie AmbiGlow, o którym więcej za chwilę, głośniki 2x5W oraz możliwość montażu VESA 100x100. Sama podstawa regulowana jest we wszystkich płaszczyznach, natomiast nie posiada funkcji pivot. Natomiast OSD jest niezłe, rozbudowane, w pełni po polsku oraz fajnie się po nim porusza takim joystickiem za prawą krawędzią ekranu. Wspomniałem, że monitor ma podświetlenie AmbiGlow, no i jest to na pewno ciekawe rozwiązanie. Philips zresztą słynie z AmbiLightów w swoich telewizorach, natomiast tutaj to AmbiGlow jest na tyle subtelne, że moim zdaniem nie ma ono większego sensu. Poza tym ma jeszcze jedną sporą wadę. Fajnie, że producent chciał na siłę tutaj takiego AmbiLighta jakby wcisnąć, ale ten AmbiGlow, który tutaj jest zamontowany, jest jakby za wolny względem tego, co się wyświetla na ekranie. Natomiast pokażę Wam, bo teraz fajnie to wszystko wygląda, jest tutaj tak podświetlone, ale realnie z tyłu tutaj za biurkiem są wrzucone moje lampy. Ja je teraz wyłączę. Teraz we mnie świeci jedna lampa softbox i jest ustawiona na naprawdę minimalną wartość. Gdybym ją wyłączył, byłoby tu naprawdę ciemno, bo mam zasunięte rolety. I zobaczcie, że ten AmbiGlow jest prawie niewidoczny. Przynajmniej ja go prawie nie widzę, na kamerze myślę, że tym bardziej go nie będzie widać. Więc realnie patrząc, jest on mało użyteczny. No i teraz pojawia się pytanie, czy jest to tak naprawdę potrzebne? No dobra, ale nie przyszliśmy tutaj, żeby omawiać AmbiGlow, tylko skupić się na tym, jak ten monitor wypada w testach. Ja do testów doposażyłem się w końcu we własny kolorymetr. Jest to najnowszy model od Calibrite, który wspiera zarówno monitory z HDR-em, jak i monitory OLED, dzięki czemu byłem w stanie przetestować ten monitor. Tak więc zapraszam więc już teraz Was na wyniki tych testów. Na sam początek lecimy z pokryciem gamutów, no i zaczynamy od Adobe RGB. Tutaj widzicie to na grafie, natomiast w przestrzeni barwowej 3D wygląda to w następujący sposób. Kolejnym gamutem będzie DCI-P3. No i tutaj też macie ładnie ukazane to zarówno w przestrzeni na osi X, Y, jak i w przestrzeni 3D. Zarówno też tak będzie dla sRGB, też na przestrzeni X, Y oraz przestrzeni 3D. Nierównomierność podświetlenia, jak i punkt bieli macie pokazany na planszy w następujący sposób dla bieli, szarości oraz ciemnej szarości. Natomiast nierównomierność podświetlenia dla bieli prezentuje się w następujący sposób. Jest ona turbo niska, dla szarości również jest turbo niska, no i dla ciemnej szarości jest super niska, tak na dobrą sprawę. Tutaj prawie odchylenia nie ma.
Jak sami widzieliście, w testach wypadł on bardzo dobrze, natomiast jak wypadł on w grach, no tutaj muszę Wam szczerze powiedzieć, że byłem zachwycony. Jeżeli chodzi o właśnie stricte wrażenia płynące z gier, w szczególności tych nowszych, które wspierają HDR-a, no to to jest czysta rewelacja. Chociażby taki Cyberpunk, chociażby takie Call of Duty, które wspiera oczywiście HDR-a, no wyglądają na tej matrycy obłędnie. Szczerze powiedziawszy, gdy zagrałem sobie parę razy właśnie na tym monitorze i następnie musiałem przejść na klasyczne LCD, to tak jakbym się cofnął w czasie. Po prostu było to dla mnie niemiłe dla oka wręcz. No i tak można by podsumować jakość z rozrywki właśnie na tej matrycy. Myślę, że każdy, kto chociaż raz spróbuje i jest fanem takich żywych kolorków, takiego pięknego odzorowania tych kolorków, nigdy już nie wróci na LCD-ka. No ale zanim ta technologia zagości szerzej w naszych domach, to myślę, że też jeszcze troszeczkę czasu minie, bo cena tej matrycy może nie jest jakoś turbo duża, ale do budżetowej na pewno nie należy. No dobrze, moi drodzy, tak więc czas podsumować monitor od Philips. No zacznijmy oczywiście tradycyjnie od plusów tutaj i na sam początek lecimy z tak naprawdę samą matrycą, czyli nieskończona czerń, perfekcyjne kolory, super odwzorowanie, pokrycie gamutów, to wszystko sprawia, że ta matryca jest naprawdę ogromnym plusem samego sprzętu. Jako kolejne takie plusy na pewno bym tutaj uwzględnił świetny HDR, który na tej matrycy wygląda obłędnie, oraz sam czas reakcji piksela, to wszystko cały czas jest związane gdzieś tam z tą matrycą OLED. No, nie oszukujmy się, matryce OLED są matrycami, gdzie ten czas reakcji piksela jest zdecydowanie najszybszy. Oraz moim zdaniem zarówno ten monitor nadaje się dla graczy, jak i dla grafików. Graficy tutaj myślę, że powinni sobie delikatnie go skalibrować, bo on tylko niewiele odbiega od takiej perfekcji, jeżeli chodzi o właśnie obróbkę wideo. Ale mówię już o tych grafikach, którzy celują w trochę wyższy pułap, jeżeli chodzi o odwzorowanie kolorów. Dla początkujących grafików rewelacja. Więc przejdźmy do minusów. Ale tych minusów na szczęście jest niewiele. Moim zdaniem takim pierwszym podstawowym minusem będzie to, że ten monitor nie posiada HDMI 2.1, dzięki czemu no, jesteśmy tylko limitowani do tych 100 Hz, o których wspominałem na samym początku, na HDMI. Oraz gdybyśmy chcieli podłączyć na przykład konsolę najnowszej generacji, no to tam też mamy HDMI 2.1, tutaj nie ma, więc to odświeżanie nie do końca będzie takie, jakie byśmy chcieli. Kolejnym takim minusem będzie dla mnie ten AmbiGlow. Owszem, fajny to jest feature, ale gdyby monitor był tańszy, a nie posiadał tej funkcji, to ja się podpisuję obiema rękami, że tym bardziej chętniej bym go kupił. No i na koniec takim minusem będzie nadal moim zdaniem jednak trochę cena, bo próg wejścia w monitory OLED jest dość duży. Wiem, że wielu z Was pewnie posiada tańszy telewizor w domu, który ma tam 55 czy 65 cali niż ten 34-calowy monitor. Oczywiście linka z aktualną ceną Wam podam w opisie tego materiału, do którego Was oczywiście gorąco zapraszam i zachęcam, żebyście sprawdzili opis. Natomiast jeszcze taki mały off-topic, bo jak dostałem ten monitor jakieś 2 tygodnie temu na testy, kosztował on w okolicach 4,5 tysiąca złotych. Może tam za 4400 dało się go gdzieś kupić. Na dzień nagrywania tego materiału znalazłem go w jednym sklepie za 3999 zł, czyli to tylko fajnie pokazuje, jak szybciutko gdzieś tanieją te nowości rynkowe i to tylko może nas napawać optymizmem, że z czasem tego typu sprzęty będą dużo, dużo tańsze i przez co dużo lepiej dostępne. Z mojej strony to by było na tyle. Ja niestety będę musiał się z nim pożegnać za jakiś czas. Z wielkim bólem serca będę musiał go oddać. No ale cóż, może przez to, że miałem okazję go testować, sobie go po prostu prywatnie też zakupię. Życzę Wam wszystkim jak najlepszych monitorów, czy to LCD, czy to OLED, takich, które spełnią Wasze oczekiwania. Natomiast jeżeli ten materiał Ci się podobał, to będzie mi niezmiernie miło za zostawienie łapy w górę, subskrypcji na tym kanale. Napisz komentarz też, co sądzisz na temat tej matrycy i ogólnie na temat mojej twórczości. Jestem bardzo, bardzo ciekaw. Sekcja komentarzy pozostaje do Waszej dyspozycji. Natomiast w tym filmie to by było na tyle. Mój Chemik, do zobaczenia, do usłyszenia.